Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I dzisiaj czas na kolejną wideo recenzję. I to nie byle jaką, bo będzie recenzja mojej pierwszej prawdziwej figurki z linii Masterpiece. I to nie byle jakiej w dodatku, bo nadesłano mi przez samą Takarę. A jest to najnowszy model z tej linii, jakim jest Masterpiece Cliff Jumper. Czyli tak naprawdę pierwszy porządny, oficjalny masterpiece Cliff Jumper, jakiego dostaliśmy, ponieważ do tej pory jedynymi wersjami Cliff Jumpera w skali masterpiece były wersje od firm third party. Bo z oficjalnej linii masterpiece mieliśmy właściwie tylko czerwony repaint Bumblebee'ego. No i umówmy się, to nie był ten Cliff Jumper, na którego czekaliśmy. No i do tej pory tak naprawdę wersje third party musiały nam wystarczyć. Tam od X-Trans, bo od jakichś innych firm. Natomiast w końcu Takara zrobiła porządną wersję Cliff Jumpera oficjalnej linii. Tak więc myślę, że nie ma co przedłużać i możemy sobie przejść do omawiania tej figurki. I zaczniemy jak zwykle od trybu alternatywnego, bo moim zdaniem warto od niego zacząć, bo jest naprawdę ładny. Oczywiście jest to, tak jak w generacji pierwszej, samochód Porsche 924 Turbo i muszę przyznać, że w tej wersji wygląda naprawdę ładnie i naprawdę dobrze odwzorowuje to, co widzieliśmy w generacji pierwszej. A więc przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Tak się prezentuje ten tryb z boku. Jak widzicie, tutaj Takara dała rzeczywiście trochę detali, a nie tak jak w ostatnich Masterpiece'ach. Po prostu wszystko gołe, bez żadnych detali, tylko po prostu totalny brak detali, a tutaj mamy ich całkiem sporo. Tak się prezentuje figurka z góry. Oczywiście tutaj na dachu mam, jak widzicie, logo Autobotów, by wszyscy widzieli, jakiej frakcji jest Cliff Jumper. Tak się prezentuje figurka z przodu. Jak widzicie, tutaj Takara pomalowała Cliff Jumperowi światła. Więc to też naprawdę dobrze. A tak się prezentuje ten tryb z tyłu. On tak wygląda od dołu. Więc jak widzicie, udało mi się całkiem ładnie skompresować większość elementów trybu robota. No i bo mi się teraz nasuwa pytanie nie jednej osobie, czy w tym trybie Cliff Jumper jeździ. I mówię, że jeździ. I to naprawdę dobrze. Jednak poza tym w tym trybie figurka nie robi w zasadzie nic. Chociaż to jest rzecz typowa dla masterpiece'ów i klasyków, bo to nie są alternatory, gdzie tryb samochodu musi mieć tak naprawdę wszystkie funkcje, jakie mają samochody w prawdziwym świecie. Nie, tutaj po prostu chodzi o to, żeby figurka w samochodzie była dobra. No i tryb alternatywny, muszę przyznać, że jest naprawdę dobry, jest naprawdę porządny, więc jestem z niego naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o tryb alternatywny. No i coś więcej mogę powiedzieć. W zasadzie nic, bo ta figurka nie ma żadnych akcesoriów. To jest szokujące, ponieważ zazwyczaj Takara dawała mnóstwo akcesoriów, a tutaj nagle nie dała ani jednego. Żadnego partnera, żadnej wymiennej twarzy, żadnej broni. Nic. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i można sobie przejść do trybu robota. Transformacji niestety nie mogę pokazać, ponieważ transformacje w Masterpiece'ach są zazwyczaj dosyć długie i skomplikowane. Jednak tutaj nie jest ona aż tak strasznie skomplikowana. Tak więc widzimy się za chwilę, jak przetransformuję Cliff Jumpera w tryb robota. No i mamy naszego Cliff Jumpera już w trybie robota. I przyznam, że to jest ten Cliff Jumper, na którego czekałem od lat. I to jest moim zdaniem chyba najlepsza wersja Masterpiece tej postaci. Po prostu moim zdaniem wygląda niesamowicie, więc przyjrzyjmy się tej figurce nieco bliżej. Zaczynając oczywiście od jego pięknej jakże głowy, bo naprawdę tutaj się Takara postarała. Jest równie świetnie jak w dzisiejszych figurkach od Hasbro i ta głowa po prostu wygląda świetnie. Jest dokładnie tym, czym chciałbym, żeby była. Wygląda dokładnie tak, jakbym chciał, by wyglądała głowa Cliff Jumpera. Po prostu wygląda niesamowicie. A tak wygląda jego klatka piersiowa. Jak widzicie, mamy tutaj
logo Autobotów, by oczywiście wszyscy wiedzieli, jakiej frakcji jest Cliffjumper. Tak wyglądają ręce. Tak wyglądają nogi. Tak się prezentuje figurka z boku. A tak z tyłu wygląda. Jak widzicie, nie mamy tutaj zbytnio niepotrzebnych śmieci z trybu alternatywnego, co jest wielce na plus, bo nieraz w dzisiejszych czasach ta kara lubiała sobie dać nieraz naprawdę ogromny śmietnik na plecach figurkom, a tutaj zrobili to naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, omówmy sobie zatem pozowalność naszego Cliffjumpera i zobaczymy, jak się tutaj prezentuje nasz model. No zacznijmy sobie od głowy, która jest na stawie obrotowym, dzięki czemu może się obracać na boki. Mam także staw pozwalający odginać tą głowę do góry i do dołu, a także na boki. Co jest wielce ok. Jeśli chodzi o ręce, to tak, mamy obrót pełny 360 stopni dookoła. Mamy odchylenie w bok. Mamy także obrót nad łokciem 360 stopni, zgięcie w łokciu 90 stopni. Mam także ruchome nadgarstki. Możemy nimi obracać, ale także mamy ruchome tutaj palce. Dzięki czemu możemy je ustawiać na naprawdę różnych pozach, jak w wielu innych masterpiecach. Przejdźmy do reszty pozwolności figurki. Oczywiście mamy obrót w pasie. Mam także w nogach staw do przodu i do tyłu. Oczywiście jest staw na bok, dzięki czemu figurka może robić szpagat. Mamy oczywiście zgięcie w kolanie. Bardzo ładne swoją drogą. I mam też ruchome stopy, które się mogą obracać, zginać do tyłu i do przodu, a także do środka. Więc Cliffjumper w trybie robota ma naprawdę mega, ale to mega dobrą pozowalność. Nawet jak na Masterpisa. I co jest też dla mnie wielkim plusem w tej figurce, to to, że nie ma tutaj absolutnie żadnych łomliwych elementów. Farba w dodatku nie schodzi, bo niestety w dzisiejszych Masterpiecach często bywało tak, że farba bardzo łatwo schodziła z figurek. W takim na przykład Masterpiece Megatronie w wersji G1, czy w Sunstreakerze na przykład, i w innych nowszych Masterpiecach. A tutaj nic takiego go nie ma miejsca. W dodatku nie ma żadnych łamliwych elementów tutaj. Co też jest szokujące, bo na przykład taki Megatron w wersji Beast Wars ma jakieś tam łamliwe elementy. Tam bodajże jeden z elementów krocza łatwo się łamie. Na przykład w nowej wersji Optimusa, gdzie ponoć łatwo łamią się kolana. Tutaj nic takiego nie występuje i to też jest wielce na plus. No i jeszcze teraz nasuwa się jedno pytanie, ponieważ jak zapewne wiecie, linie typu Masterpiece, Classics, czy jak niektórzy mówią Chug, czy na przykład też Studio Series, to nie są linie oddzielnych figurek. To są linie tworzące grupę figurek, dzięki czemu można zrobić jakąś grupę postaci na przykład z filmów Transformers, z jakiejś konkretnej serii, jak na przykład Generacja Pierwsza, czy na przykład, nie wiem, na przykład Trylogia Unicrona, Beast Wars i tak dalej. Więc sprawdźmy sobie, jak się Cliffjumper prezentuje na tle jakiejś innej figurki. Dodałem dla porównania Kingdom Warpatha, który jest mniej więcej rozmiaru minibota z linii Masterpiece. No i jak widzicie, są oni bardzo podobnego wzrostu do głowy. I to mi jak najbardziej pasuje, ponieważ Cliffjumper nie był za specjalnie wysoką postacią. Był mniej więcej wzrostu typowego minibota, tak jak Bumblebee, czy na przykład Brawn, albo Huffer. Czy jak na przykład właśnie Warpath, chociaż Warpath to w zależności od odcinka był różnie pokazywany, bo raz był wielkości autobota samochodu, takiego jak Sideswipe czy Jazz, a innym razem był wielkości minibota. Tak więc, co już więcej mogę powiedzieć o tej figurce? W sumie nic, poza tym, że jest naprawdę świetna. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych masterpieców wydanych w 2021. I zdecydowanie to jest figurka, która zasługuje na miano najlepszej figurki roku. Bo jest po prostu super. I w dodatku nie ma tutaj żadnych niepotrzebnych akcesoriów. Mamy po prostu to, czego nam trzeba, czyli dobrego
a moim zdaniem naprawdę świetnego cliffjumpera, takiego jakiego chcieliśmy. Dobrze, przejdźmy sobie zatem do podsumowania naszej dzisiejszej figurki. Czas teraz na małe podsumowanie naszej dzisiejszej figurki. Także podsumowując. Prima aprilis, bo się pomylisz. Tak. Otóż ten filmik nie był niczym innym niż po prostu zwykłym żartem z okazji tego, że jest dzisiaj 1 kwietnia, czyli słynne Prima Aprilis. I od razu mówię, że tak naprawdę to był, jak mówiłem, żart i żadnej figurki Masterpiece Cliffjumpera, która została niedawno wydana, nie ma. Ja jej nie dostałem od Takary. Ja w sumie nawet nie wiem, czy w najbliższym czasie, czy kiedykolwiek Takara taką figurkę wyda. Ale nie traktujcie tego filmiku jak po prostu, jakby coś więcej niż po prostu zwykły żart. Po prostu by się troszeczkę pośmiać i pożartować. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i co tam jeszcze chcecie. I to ode mnie na tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!